Naszym gościem doktor habilitowany Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Panie profesorze, kłaniam się. Zaczęły się rządy autorytarne, posłowie nie mogą wejść do Sejmu. Posłowie nie mogą wejść do Sejmu. Maciej Wąsik tak powiedział, człowiek, który uważa się za posła. Dla pana to jest jasne, że nie jest? Dla mnie jest jasne. Był wyrok sądu. Postanowienie marszałka Sejmu jest kwestią wyłącznie formalną, więc to decyduje ten wyrok sądu, a orzeczenia Sądu Najwyższego są tutaj, one dotyczą wyłącznie tego, czy dokumentacja jest prawidłowa, więc one nie dotyczą meritum w tej sytuacji. Komu potrzebna była ta wczorajsza szarpanina? Czyli Jarosław Kaczyński powiedział, że była im potrzebna do tego, żeby uzyskać określony dokument od Straży Marszałkowskiej. Nie wiem do końca, co to za dokument i czemu on ma służyć. Podobno ma służyć realizacji jakichś czynności procesowych. Cieszyło mnie, na pewno będę się cieszył, kiedy ta sprawa przeniesie się do sądu, a nie będzie rozstrzygana na ulicy czy w formie przepychanek. Z wizerunkowego punktu widzenia oczywiście było to pewne świadectwo wytrwałości, no bo prawda, PiS cały czas próbuje być konsekwentny, twierdząc, że panowie dalej są posłami i stara się tą narrację podtrzymywać, więc pod tym względem rozumiem, że tego było potrzebne, ale jeżeli popatrzymy na to nieco szerzej, no to biorąc pod uwagę, że w ostatnich dniach zaktywizowały się komisje śledcze i coraz więcej spraw, które źle rzutują na Prawo i Sprawiedliwość, jest wyciąganych, no to można myśleć o tym incydencie jako czymś, co na jeden cykl medialny może przykryć tamte informacje. A, to ciekawe. Czyli to jest jakiś taki rodzaj przykrywki, która ma odwrócić uwagę opinii publicznej od złych informacji płynących z Komisji Śledczej po to, żeby zwrócić naszą uwagę, przykuć ją do tego, co się dzieje przed Sejmem zamiast w Sejmie. Tak, no bo to, co się dzieje, wynika z prac Komisji Śledczych, no, pokazuje PiS w negatywnym świetle jako sprawców rozmaitych nadużyć, tak najogólniej rzecz mówiąc. Natomiast w tej sytuacji, w odniesieniu do sprawy Wąsika i Kamińskiego, Prawo i Sprawiedliwość może się kierować jako na ofiarę, na poszkodowanego przez nowy system rządu, w związku z czym no, jest to pewna próba obrócenia narracji w drugą stronę. Sądzę, że krótko trwała, ponieważ myślę, że zarówno komentatorzy, dziennikarze, jak i wyborcy są w tej chwili już zmęczeni tą sprawą i nie bardzo chcą słuchać, bo to nazwisko Wąsika i Kamińskiego już się jakby tak często pojawiają w mediach, że w zasadzie mamy już tego dosyć. No, zastanawiałem się wczoraj, komu to pan wytłumaczył, bardzo za to dziękuję, ale w jaki sposób te obrazki, ta determinacja, może pomysł w ogóle na to, czy taki projekt próby wejścia do Sejmu w jaki sposób wpływa na wyborców PiSu, tych potencjalnych i tych dotychczasowych. Czy to dodaje wyborców, czy ujmuje? Co sobie może taki wyborca PiSu myśleć, kiedy ogląda takie zdjęcia? Bo widziałem takie tłumaczenie, że PiS wygląda teraz jako, zachowują się jak pieniacze, ludzie, którzy nie są w stanie zaakceptować rzeczywistości, przyznać się do porażki, oddać władzy. Czy tak jest w istocie? Czy to jakby społeczny odbiór tych obrazków, które teraz Państwo oglądają, może być wyłącznie negatywny? Czy komuś może pomagać taki obrazek i takie zamieszanie? Czyli ja myślę, że ze strony tego najtwardszego z twardych elektoratów to rzeczywiście jest podtrzymywanie mobilizacji, która będzie potrzebna na poziomie wyborów samorządowych i potem wyborów europejskich, więc to jest nastawione na konsolidację, ale moim zdaniem na niewiele więcej. Znaczy klimat opinii w kraju jest taki, że panowie Wąsik i Kamiński są przestępcami, którzy powinni być w więzieniu, a prezydent, choć miał prawo, to wcale nie powinien ich ułaskawiać. Więc z tego punktu widzenia to nie jest strategia na rozszerzenie elektoratu. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości w tej chwili brakuje pomysłu, jak to zrobić. Były pewne przebłyski, to znaczy krytyka pewnych nieścisłości związanych z wprowadzaniem podwyżek. W tej chwili debata dotycząca prac domowych i tych kwestii zmian w edukacji, że są być może zbyt pochopne, że są być może nieprzemyślane, to są wątki merytoryczne, do których warto się odnosić, ale jeżeli popatrzymy na relacje z tego, co się wydarzyło wczoraj, to mamy z jednej strony koalicję 15 października, która pracuje nad projektami ważnych ustaw w Sejmie. Dzisiaj będziemy mieli ciąg dalszy, bo kolejne ustawy będą procedowane, a z drugiej strony mamy PiS, który jawi się jako awanturnicy, więc to nie jest dobry wizerunek. To nie jest coś, co działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości w długim terminie. No tak, gdyby podstawiony pod ścianą musiał pan powiedzieć, czy te wczorajsze obrazki, czy ta awantura przed Sejmem dodaje, czy w sumie, czy ujmuje głosów i punktów wyborczych w sondażach PiSowi, to powiedziałby pan, myślę, że ujmuje. Myślę, że to nie jest korzystne, ponieważ działa na twardy elektorat, a nie działa na ten umiarkowany, że to jest pewna
to nie jest przemyślane w taki sposób, że na pewno nie jest to nastawione na rozszerzanie elektoratu. Może być na konsolidację, tak wierzę. Mm-hmm. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale jak tak nawet państwo przed momentem obserwowali to zdjęcie, to tam widziałem raczej twarze, ujmę to tak, bardziej doświadczonych dam i dżentelmenów, raczej polityków, którzy mają niższe numery PESEL niż wyższe. I zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że ci posłowie, ci politycy Prawa i Sprawiedliwości młodszego pokolenia, których tam za bardzo nie widziałem na tych zdjęciach, że oni trochę więcej rozumieją, w tym sensie, że czują, że to nie przysporzy, że oni rozumieją to, co pan przed chwilą powiedział, że to nie jest dobry pomysł, że to nie pomoże, że to nie trafia do młodzieży, która dzisiaj tysiącami ogląda obrady Sejmu na YouTubie, że nie tędy droga i że my niespecjalnie chcemy się przy tej okazji pokazywać. Może tak być. Może być też tak, że się po prostu nie zmieściliby w kadrze, no bo to było dosyć, znaczy zawsze przy takich sytuacjach to jest bardzo wąskie kadrowanie i widać tych, którzy są w samym środku, widać tych najbardziej zmobilizowanych, najwierniejszych z wiernych. A wiadomo, że Jarosław Kaczyński raczej nie ufa nowym, tylko raczej tym starym i sprawdzonym. Jest nic dziwnego, że na taką akcję przyprowadził ten swój najtrwalszych żołnierzy, którzy są z nim od 30 lat albo i dłużej. Tak jest, rozumiem. Czytam sobie, proszę państwa, na stronie Wirtualnej Polski taki oto akapit. Wpis: nie wszystkim podoba się przebieg środowych wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości. Urządziliśmy taką akcję w czasie, kiedy powinniśmy zwracać uwagę na to, że Donalda Tuska nie ma w Sejmie, tylko jest na wakacjach, komentuje jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. W podobnym tonie wypowiada się inny poseł PiS. Sami przykrywamy tematy, w których rząd się wykłada. CPK, inwestycje, gigantyczny rząd, roszady kadrowe w spółkach Skarbu Państwa i ich upartyjnienie, no i ten urlop Tuska. Możliwe, że to jest jakiś zapalnik do jakiegoś rozłamu w PiS-ie, jakiś wbity w frakcji? Myślę, że nie. To znaczy, to jest pewna, moim zdaniem, dyskusja wewnątrzpartyjna, która absolutnie ma prawo się toczyć. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość dużo więcej mogłoby zyskać, gdyby zaczęło zwracać uwagę na te kwestie, bo dyskusja wokół CPK to jest autentyczna, merytoryczna sprawa, na której można pokazywać, że jedni mogą twierdzić, że to jest ważny projekt, inni mówią, że był zrealizowany. Tu jest naprawdę przestrzeń do ciekawej dyskusji, której ja sam bym chętnie wysłuchał. I w tym kierunku warto pójść. Natomiast nie, no rzeczywiście to, co się wczoraj wydarzyło, nie było konstruktywne. Tak to nazwijmy. A rzeczywiście no, każdy rząd ma pewne potknięcia. No i te potknięcia opozycja może wykorzystywać. Donald Tusk rzeczywiście no, jest na urlopie w tej chwili. Z jednej strony ma prawo do tego urlopu, chociaż z drugiej strony, jak się na to popatrzy, no, jest tym premierem od 2 miesięcy, więc może na urlopie jeszcze za wcześnie w tej sytuacji. Ale z drugiej strony myślę, że biorąc pod uwagę, że to jest okres urlopowy, taki ta zima, ten okres ferii, to jest okres, kiedy ludzie wyjeżdżają, więc ja sądzę, że z punktu własnego elektoratu Donalda Tuska to nie będzie jakiś problem, bo pamiętajmy, krytyka polityka musi trafić jest wypowiadana przez jego przeciwników, ale musi trafić do zwolenników. I tu jest pewna nieprzekładalność perspektyw, ponieważ to, co jest wartością dla opozycji, wcale nie musi być wartością dla elektoratu partii rządzącej czy koalicji rządzącej. Muszę sprawdzić, czy w tej chwili ferie trwają w województwie pomorskim. Tak, rozpoczęły się 29 stycznia, zakończą 11 lutego, bo w Warszawie, w Mazowieckiem jesteśmy już po feriach. Ale być może jest tak, że pan premier po prostu z wnukami, prawda, gdzieś tam wypoczywa i tak rzeczywiście o tym opowiada. Czyli pana to nie boli w tym sensie, że nie przyniesie to specjalnie jakiegoś spadku w sondażach. Ważne jest, czy to boli elektorat koalicji rządzącej. Moim zdaniem nie. To jest naturalna sprawa. Znaczy, to nawet wpływa dobrze na wizerunek polityka, który pokazuje, dbam o swoją rodzinę. Mam tą rodzinę, żyję z tą rodziną, wyjeżdżam z nią na wakacje. To jest element dobrego, takiego ludzkiego wizerunku, więc ja tutaj nie widzę tu problemu. Biorąc pod uwagę, że nie ma żadnego kryzysu w tej chwili w rządzie. Nie mamy żadnej katastrofy naturalnej. Nie mamy żadnych, nie wiem, drastycznych śnieżyc, które by blokowały kraj, kiedy oczekiwano by od premiera obecności tu teraz i reagowania na kryzys. Więc w tej chwili Sejm pracuje. No, może dobrze by było, gdyby w trakcie obrad premier był obecny jako poseł, no ale kiedyś na ten urlop może wyjechać. Przez chwilę posłowie na posiedzeniu na sali plenarnej skandowali
pytanie, gdzie jest premier. No ale wracając do tej wyliczanki, to przecież anonimowo wypowiada się poseł Prawa i Sprawiedliwości, wymienia, na czym mogliby grać, na jakich instrumentach. Dzisiejsza opozycja: CPK, inwestycje, gigantyczny rząd, chodzi pewnie o liczbę ministrów, wiceministrów, roszady kadrowe w spółkach państwa, ich upartyjnienie, no i ten urlop Tuska. Który z tych elementów rzeczywiście w pańskiej ocenie, w pańskich oczach najlepiej rokuje, jeśli chodzi o amunicję dla Prawa i Sprawiedliwości, taką polityczną? W co mogliby uderzyć? Nie jest to tu łatwe pytanie. To znaczy, biorąc pod uwagę argument na przykład o upartyjnieniu. No, czy Prawo i Sprawiedliwość dokonało ogromnego upartyjnienia, w związku z czym krytykowanie tego nie jest czymś, co można wiarygodnie robić. Proszę sobie wyobrazić, zwłaszcza jeżeli... No, rząd ma prawo wymieniać kadry, to jest ewidentne. Co więcej, jeżeli wymienia upartyjnione, niekompetentne kadry na upartyjnione, kompetentne kadry, no to jest coś, co w gruncie rzeczy z punktu widzenia takiego merytokratycznej teorii państwa jest czymś słusznym. No chociaż są tacy, którzy tak, no bo wyborcy dzisiejszego rządu, dzisiejszych partii, które tworzą rząd, być może tak, z jednej strony oczekiwali szybkich zmian, ale z drugiej strony oczekiwali nowej jakości, na przykład konkursów, prawda? Czy o tych konkursach się mówiło, że nie wiem, władze telewizji publicznej, Polskiego Radia wyłonić w konkursach, a nie wskazać przez jednego czy drugiego polityka. Czy to zwolennikom Koalicji Obywatelskiej, dzisiejszej rządzącej koalicji, może zaszkodzić? Trochę może to gryźć, może ich to gryźć w oczy. Natomiast z tego, co wiem, w tej chwili to wygląda w ten sposób, że się raczej odwołuje starych, daje pełniących obowiązki i dopiero przykuje konkursy. Więc ja wyobrażam sobie, że tutaj, jeżeli zwolennicy rządu słyszą, że taka jest kolej rzeczy, no to rozumieją, to akceptują, nie oczekują, że to się... Pamiętajmy, w dużej mierze strategia... tych zmian, to jest przede wszystkim wyrzucenie tego, co było stare, a niekoniecznie od razu budowanie tego, co jest nowe. Wydaje mi się, że telewizja publiczna jest tu doskonałym przykładem. To znaczy, w szybkich zmianach telewizji publicznej chodziło przede wszystkim o to, żeby zlikwidować ośrodek pisowskiej propagandy. A to, że w tej chwili mamy telewizję czy program 19.30, który uchodzi za bardzo, bardzo nudny i ma niską oglądalność, to nie jest problem dla obecnej władzy. Ponieważ ważne jest, żeby nie sączyła się stamtąd propaganda wrogiej partii, a to, że w tej chwili tam się niewiele dzieje, no to nie jest specjalny problem. Czego pan się spodziewa, jeśli chodzi o bitwę o Warszawę? Kto tutaj się przede wszystkim zmierzy? Z jednej strony Rafał Trzaskowski, z drugiej strony kandydat Prawa i Sprawiedliwości, czy może jakieś inne kluczowe rozgrywki tu się pojawią? Myślę, że to będzie główne starcie, natomiast ja bym nie lekceważył ewentualnych kandydatki bądź kandydata lewicy. Tutaj mówi się, że Magdalena Biejat może być kandydatką, biorąc pod uwagę, że została wybrana na senatorkę z okręgu obejmującym zachodnią Warszawę, więc można powiedzieć, już część kampanii, część rozpoznawalności ma. Wcześniej była radną z Pragi Południe, jeżeli się nie mylę, więc ma doświadczenie warszawskie, jest w Warszawie rozpoznawana i miała doskonałe wyniki z listy lewicy, więc pod tym względem może być taka rozgrywka. Co prawda mówi się, zresztą takie przekonanie jest w Platformie, że Warszawa jest taki pewne miejsce. Platforma wygrywa tutaj od 2006 roku bez problemu. W teorii polityki mówi się, że są tak zwane okręgi, w którym wygra nawet żółty pies z demokratów, yellow dog demokrat. Warszawa trochę taka jest, że na prezydenta zostanie wybrany ktoś z Platformy, niezależnie kto to będzie. Ja bym może nie przesadzał aż tak daleko, bo jak się wystawi kogoś niewłaściwego, to można przegrać. Więc... Natomiast nie bym, szanse pana Tobiasza Bochyńskiego są moim zdaniem niewielkie, biorąc pod uwagę, że przez warszawiaków jest on kojarzony przede wszystkim jako ten, który blokował inicjatywę Rafała Trzaskowskiego. To nie były inicjatywy, które były kontrowersyjne wśród warszawiaków. To były inicjatywy blokowane z powodów ideologicznych przede wszystkim. Więc tutaj nie ma on wielkiej siły przebicia. A trzeba pamiętać, że warszawiacy są też wyczuleni na to, żeby polityk, który startuje na prezydenta Warszawy, dobrze znał Warszawę, dobrze rozumiał ją. Tutaj bym przypomniał kandydaturę Wojciecha Olejniczaka, nie pamiętam dokładnie, w których to było w wyborach, to chyba w roku 2010 kandydował na prezydenta Warszawy i pamiętam, że zgłosił hasło ochrony kupców z KDT i tego
centrum handlowego, które było na placu Defilad, na czym zupełnie nie wyczuł nastroju warszawiaków, którzy warszawiacy nie znosili tego, że to centrum jest i szpeci centrum Warszawy. On broniąc tego, no zupełnie nie wyczuł klimatu opinii panującego w mieście. Więc to są takie specyfiki, o których nie należy zapominać. Trzeba dobrze znać Warszawę, żeby tu kandydować. No i żadna kampania, rozumiem, tego nie zmieni. To znaczy nie zmieni tego wizerunku, nie przekona wyborców w Warszawie, że jest inaczej, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości doskonale Warszawę rozumie. Zresztą on jest trochę... No może, to znaczy, może dużo poprawić. Znaczy, jest szansa na dobry wynik PiS-u w Warszawie. Nie wiem, czy to jest szansa na wynik zwycięski, ale to musiałaby być dużo dłuższa praca. Gdyby to był rzeczywiście dobry wojewoda, który by skutecznie punktował Rafała Trzaskowskiego, to on miałby pewne szanse. Tylko musiałby się rzeczywiście pokazać, jak on potrafi wynajdywać te dziury i iść w tym kierunku. A zgadza się pan z taką opinią, że w porządku, to jest oczywiste, że wygra kandydat Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej przecież, ale raczej istotniejsze jest to, i to będzie pytanie, i to jest zagadka, że jeżeli, czy wygra w pierwszej turze, bo jeżeli nie wygra, to będzie porażka Trzaskowskiego, że to o to raczej idzie bitwa. Może to będzie odczytywane jako porażka. Oczywiście w ostatecznym rezultacie trudno sobie wyobrazić, żeby wygrał ktoś inny. Natomiast oczywiście z punktu widzenia propagandowego, wizerunkowego, no dla Rafała Trzaskowskiego zwycięstwo w pierwszej turze jest czymś bardzo, bardzo pożądanym, zwłaszcza jeżeli później chce się ubiegać o stanowisko prezydenta RP. No właśnie. To w tym kontekście bardzo istotne. Temat centralnego portu komunikacyjnego to jest coś takiego, co żyje w mediach społecznościowych dość intensywnie. Czy ma pan takie wrażenie, że tutaj się pojawia jakiś taki ruch społeczny, który łączy ludzi, którzy zwykle różnie głosują? I czy to nie jest tak, że jeżeli to przeoczy koalicja rządząca, która cały czas zdaje się mówić, że robimy audyt i potem podejmiemy decyzję, ale nie wydaje się zbyt przychylna kontynuacji projektu, który próbowała rozkręcić Zjednoczona Prawica, czy to może zaszkodzić rządzącym niewyczucie tego społecznego nastroju? Myślę, że przede wszystkim, jeżeli myślimy o tym w kategorii zaszkodzić, to przede wszystkim trzeba patrzeć na nastroje ludzi, którzy mieszkają na terenie tego planowanego portu lotniczego, bo to oni, ich opinie są najbardziej wykrystalizowane. Z punktu widzenia warszawiaka, przeniesienie lotniska z bardzo wygodnie położonego lotniska Chopina do odległego Baranowa, no jest, myślę, że budzą mieszane uczucia. Dla mnie prywatnie, jako człowieka, który często korzysta z tego lotniska, no przeniesienie go dalej wcale nie jest taką dobrą wiadomością, nawet jeżeli będzie to jakby lepsza oferta wtedy. Z drugiej strony dla osób, które mieszkają na drodze podejścia czy zejścia do pasa, no to hałas jest czymś uciążliwym. Więc tutaj wśród warszawiaków samych będzie kontrowersja. Z punktu widzenia Polaków, powiedzmy w całym kraju, tutaj znowu mogą być mieszane uczucia, ponieważ trzeba pamiętać, że taki wielki port, on może i miał na celu pewną kanibalizację tych portów regionalnych. No, wiadomo, że w tej chwili duża część ruchu z regionu to są ruchy bezpośrednie linii niskokosztowych, które wygodniej jest, jak to chyba nawet sam Donald Tusk mówi, pojechać taksówką czy autobusem na lotnisku w Gdańsku i lecieć w świat, niż musieć jechać pociągiem pod Warszawę. Więc to jest to cała masa spraw. Ja bym powiedział, że jakbym miał patrzeć na konsekwencje polityczne tego problemu, to one są bardzo, bardzo niejednoznaczne. One mogą mówić w rozmaite strony, bo ludzie mają bardzo, bardzo różne interesy. Poza tym, zanim by w ogóle to lotnisko powstało, no to też trzeba zrobić z lotniskiem Chopina, na które w godzinach szczytu się zatyka i tu jednak jakaś rozbudowa jest potrzebna. A kupuje pan taki scenariusz, że rozbudowa lotniska CPK, czy zaangażowanie, czy podejście do tej kwestii jest czymś takim jakby papierkiem lakmusowym, który mówi, kto jest za rozwojem, w bardzo dużym uproszczeniu, no ale polityka lubi hasła i lubi takie uproszczenia, kto jest za rozwojem Polski, a kto nie jest za rozwojem Polski. I teraz abstrahując od tych wszystkich różnych interesów pojedynczych wyborców, tych, którzy mieszkają w miejscu, w którym to ma powstać, którzy mieszkają przy Stołecznym Okęciu, czy w tych portach regionalnych, czy to nie będzie tak, że, bo wygląda na to, że taką łatkę próbuje się przykleić do tego projektu, no i do koalicji rządzącej, która jeśli będzie stopowała CPK, to się równa, nie chce rozwoju Polski. Czy taką łatkę uda się przykleić na dobre? Można próbować, natomiast moim zdaniem jest inny projekt, którym można bardzo łatwo taką narrację podważyć, czyli elektrownia atomowa,
która jest dużo bardziej potrzebna, biorąc pod uwagę, że Unia Europejska w tej chwili stawia propozycję, żeby zredukować emisję CO2 o 95%. No to jest gigantyczny, bardzo ambitny projekt. No i elektrownia atomowa to jest projekt rozwiązujący ten problem, przynajmniej w dużej części, rozwój energetyki. To jest rozwój cywilizacyjny. Latanie jest, znaczy, ważne, ale nie jest, wydaje mi się, nie jest aż tak istotne z tego punktu widzenia. Znaczy, tu jest cała masa wątpliwości, cała masa dyskusji. Na temat spadku elektrowni atomowej to jest coś, co myślę dużo łatwiej przekonać do tego, że to jest rzeczywiście nastawienie na rozwój Polski. Pod warunkiem, że się zacznie dziać. Tak. Czyli jakiś projekt rozwojowy musi się na dobre rozkręcić, tak żeby rządzący mogli pokazać, zobaczcie, rozwijamy kraj. Tak, zrobiono to już z autostradami. Ten projekt autostrady już w dużej mierze mamy zrealizowany. Tam oczywiście są pewne rzeczy kończone, ale ta zasadnicza sieć już jest, więc ten projekt został zrealizowany. W dużej mierze Tusk może sobie przypisać sukces w tej sprawie, że zaczął to robić. Natomiast w tej chwili właśnie myślę, że to elektrownia atomowa byłaby czymś dużo łatwiejszym do tego, żeby na tym zmobilizować wszystkie siły i pokazać, że działamy. Ale oczywiście odnawialne źródła energii również jak najbardziej, bo to jest, czy modernizacja sieci energetycznej, może nie tak widowiskowa jak lotnisko czy elektrownia, ale ułatwienie tego, żeby, prawda, prąd pozyskany z fotowoltaniki można było zwracać do sieci i żeby to się odbywało w sposób efektywny, bo teraz wiemy, że ta energia często się marnuje. No, to są pewne wyzwania, które mogłyby przyczynić się do realizacji tych celów emisyjnych Unii Europejskiej. Doktor habilitowany Wojciech Rafałowski, socjolog polityki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.